Witam was, z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie powracamy do gry Metro 2033, a dokładnie będziemy dzisiaj ruszali dalej po naszej wizycie w bibliotece, gdzie znaleźliśmy możliwe, że rozwiązanie na nasz problem z cieniami, a dokładniej wystrzelenie w nich rakiet, które zostały jeszcze sprzed wojny. Więc rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmem, a ja zapraszam was do oglądania oraz na Cytadelę Gregora. Serwer Discordowy, link jest w opisie, już nie przedłużam. Zacznijmy zabawę! Ja нашел plany D6 i kartu командного punkta, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Ja sam radistem raczej. Jak widzicie, już jesteśmy w wsparcie. Jeszcze kiedy jedyna система управления. Привет. Володя, очень приятно. Możesz wybrać co угодно. Po wkusu. Zobaczmy, czy możemy jakąś broń porządną wziąć. Bo... Tylko najnowsza technika. Na razie nasz takiego nie znajdziesz. Powiem tak, nasz sprzęt póki co nam pasuje, ale troszeczkę mnie korci to. Azbat. Ale prawdopodobnie szykujemy się na troszeczkę większe bestyjki. Wystrzelujące pociski ze śrutem. Czyli to by nam zastąpiło pewnie strzelbę. Mam rozkminę. No dobra, po chwili rozkmin udało nam się określić, że potrzebujemy lepszego AK. No i wzięliśmy też nową strzelbę, która powinna być skuteczniejsza, możecie się właśnie nawet jej przyjrzeć. I możemy powoli iść na górę, wykorzystać to, co mamy. A, dobry dziadek! Dobra, idziemy na górę, pogadamy sobie chwilę z Hanem. No cześć, Han. No, zdrastuj, Artyom. Вот мы и встретились. Tak, wiem. Jak ty, dżentelmeny, здесь уютно устроились. No, urządzili sobie faktycznie fajną bazę. Ale no, cerkwie były dość mocno, ja można powiedzieć, nie spieszy tebie na wytrzymałe. Co będziesz robić? Malczysz. Przewracasz się w ochotnika. Obdumaj swój путь jeszcze raz, Artyom. Jak znać, kuda on ciebie przywiedzie? Każdy pożynaje to, co posiejał, Artyom. Nasilie porażdaje nasilie i za śmierć платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Там przynajmniej coś. Значит, нам туда дорога. Jak już wiemy, gdzie mamy się dostać i jak to jest dobrze. Ale sądzę, czy jesteśmy gotów? Tak, jesteśmy gotów. Bierzmy się do roboty. Все готово, Ульман. Вот. Дров наколол. Wszystko macie? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. No to ruszajmy! Do roboty! Im szybciej, tym lepiej! No po co mamy czekać? Im szybciej się tam dostaniemy, tym lepiej. No cóż. Думаю, ja сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Это подвалы старого храма. То и mają tutaj połączenie z metrem. No dobra. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6.
Мы приближались к цели с каждой секундой. No dobra, no to ruszamy powoli. D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевска. Nie brzmi to nawet się za dobrze. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Była wojna i kijowianie zawalili tunel k parku. Chodzą słuchy, że dziwną mgłę? No i ludźmi. Chyba coś nas próbuje porwać. Coś ewidentnie próbuje nas porwać. Jerunda pełna. Rozumiecie. Kto w takie powierzy? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? No, nie wygląda to dobrze. Zdecydowanie nie wygląda to dobrze. Okej. Faktycznie nas chyba cię nie porwały na chwilę. Kim ona jest? Kto to był? Nawet nie chcę patrzeć do tyłu, ale widzę kolejny cień. Artyom! Artyom! Kolejny cień, nie! No, wstajemy już, tylko 5 minut. Acznij się, Artyom. Acznij się. Tak, już wstajemy, wstajemy. On przychodzi do siebie. Ubieraj świat, ty go ślepisz. Artyom, wszystko w porządku? Ty możesz... Tak, nic na mnie jest. Co to było? My przybliżamy się. Nie wiemy. Ale widzę, że jest tu miotacz ognia. Mam ochotę go wziąć, ale pewnie nie będziemy mieli okazji. Проверь ворота. Пульт управления разнесён в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь. I przykrywaj nas. Jednak możemy się tym pobawić. No. I to dopiero się zacznie zabawa. Znajdź schemę pierwszego bloku. Zdecydowanie teraz będzie zabawa. Сначала мы должны соединить провода, а потом. Ciekawe, czy będziemy mieli już coś do rozwalenia. Nadujmy lepiej cały miotacz ognia. Coś tak czułem, że za chwilę coś wyskoczy. Cokolwiek się zbliża, za chwilę padnie. No! I tyle będzie z Nosalisu. Łącie! Łącie! Mam flashbagi z DRG. Tylko tam mam teraz maszynkę do zamrażania, nie do podpalania. Ale ładnie się sprawuje, naprawdę ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Dobra, jeszcze was tu podpalmy. Idzie dobrze, bardzo dobrze. Dobra, muszę naładować. No, Salisy, żegnamy. Ostatni wykluczatel. O-o! Anomalia! No to teraz się wkopaliśmy. No, pośpieszcie się, ta anomalia nas załatwi. Nie możemy stąd wyjść, nie? Nie możemy. Olipka. Otwierać tą bramę do Jasny Ciasnej. Olipka się zbliża! Suka! Nie zawodzica! Ona nie zawodzica! Dawaj, ruszaj się, nie, że nie chcę zapalić! I zamykać bramę za nami! Już, 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 już! Fiu! Ledwo żyjemy, ale żyjemy!
Ledwo, ale żyjemy. To jednak zawsze coś. Zawsze coś. Dobra, musimy się teraz zdecydować, co my chcemy zrobić. Czy chcemy zatrzymać ten miotacz ognia? Wolę chyba, żebyśmy zostali przy karabinie. Miotacz jest fajny, ale pewnie będzie z nim trudno o amunicję. Bardzo trudno o amunicję. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. Добра, ну то рушаймы. Товарищ полковник, может это самое, перекурчик объявим? Такая нервная работа. Отпочнешь, кеды умрешь. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. No dobra, czyli teraz chyba będziemy musieli się bawić z przełącznikami. Cholipka, gdzie mogą być? Jakiego kościotrupa? Ульман. О, тут есть какой-то кощетруп. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генералиссимус, так точно. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. Ух ты, какие... Ну, добра, пошукаем этих приемчиков, где-то они тут должны быть. Правда? Правда? Po chwili poszukiwań udało mi się znaleźć w końcu te przełączniki. Przyznaję się, jestem ślepy. I powinno to chociaż trochę pomóc. Przynajmniej tak mi się wydaje. I możliwe, że dzięki temu będzie prąd. Ale też w czasie moich poszukiwań tych przełączników znalazłem jeszcze jedną rzecz, którą wam wskażę. Coś dla panów muzyki. A tu, jak widzę, są nawet bełty. Będę musiał się później dowiedzieć, co to za zespół, ale zobaczę, czy teraz zadziała. Отлично. Ty точно zasłużył medal. Ульман, prawie. Nie, ja nie pójdę. Tam A, ciemno. To ja wejdę pierwszy. Поаккуратней с выражением. Докладнее, увага на язык. Выражение. Это сама субстанция. И я Ну, это на счастье. О, навет амуниция до метача где се зналазла. А мечтаю, что не знайде. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Докладнее! Ктось мусел заставить. Ale ty widzę, do czego strzelamy! Спокойно. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло. За мной. Ну, добра. Идем, идем. Товарищ полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Да хвиля не допиру, зачни. Czym ty strzelasz? Dobra, otwiera się. Idziemy. Ruchy. Pasta karo samego.
тебя, если доберешься до самолета. Tu są zablokowane przejście. Dobra, jest dobrze. Idziemy do przodu. Damy radę. Salis. Похоже чисто. Dobra. Powinno pójść dobrze. My ich udzielali. Nade się. No, sprawdźcie co z tymi drzwiami. Przyda się nam to. A. Bo to my mamy wszędzie. Utrzymajmy się. O, o! Więcej do Salisów! Oh! Co się stało? Chyba Borysa dorwali. Cholipka! Borys, nie! Оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Шкода Бориса, але ведь на то се пише. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Działaj, działaj. Nic nie idzie, nic jeszcze nie idzie. Sekundeczku. Gotowa. Odkryta. Nadzieć противогазy. Maski w ruch. Noctowizja w ruch, też się przyda. Ульман, проверь. Czy co сразу, Ульман? Niesprawiedliwe. Bądźmy ostrożni. Tutaj może się roić od nosalisów. Wszystko czysto, zachodzi. Jest czysto, możemy iść. Albo i nie do końca czysto coś czuję. Ja pójdę gляну, co to. Akuratnie, mużyki, akuratnie. Taka przestrzeń na pewno będzie miejscem zasadzki. Ja to czuję. Ja to czuję w śledzionie. No i co teraz? Tam внизу jest проход. Нам туда. Другого выбора нет.
Двинули потихо. Слышали? Вилем! K wychodu! Dobra, jesteśmy cali jeszcze. Mała amunicja. Dobra, chyba jest czysto. No ruchy, ruchy. Nie mamy całego dnia. Похоже на... Ну то что? Отвираем мы и летим. Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. Не теж не. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату, живо! На który pokój? На ten? Nie no... A! Czyli dobrze myślałem, że mamy się wczołgać. Tylko, że teraz na nas nie spadło! No, blisko było! С тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Что это есть? Cokolwiek to jest, nie podoba mi się to. Przynajmniej nie mam problemu z arachnofobią. Ja was słyszę, mutanty jedne.
Słyszę, że nasi kombraci muszą być niedaleko. No i zadziałało. Coraz bardziej żałuję, że nie wziąłem tego miotacza ognia. Teraz by się nam przydał. Apteczka, dodatkowa notatka. Jak ktoś chce przeczytać, to będzie można zatrzymać, żeby ją przeczytać. Dobra, nie wygląda to dobrze. Ale gdzieś docieramy. Lepiej zamknijmy te drzwi. Artём! Сюда! Слава Богу. Окей, живы. Живой всё-таки. А не было вас четырёх? Степана убили. Стёпу. Дьявол! Тише, тише. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идёт оттуда. Co za... Czy to jest pociąg? Tak, tak, tak. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Też mi na to wygląda. Ja pójdę gляну, что это. Ja już jestem w środku, chłopie. Nie zmienia to faktu, że no... No, no, chyba tego się nikt nie spodziewał. Ale w sumie można było się tego trochę spodziewać. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. To ktoś miał tutaj dobre przeczucia? Tutaj nic nie ma, ale muszę przyznać, że przynajmniej pociąg zadbany. Все чисто. Nie, dwa nik mają. Drugiego pути тут нет, так что вперед. No lepiej jechać tym pociągiem. No to, panie młynarzu, wiesz co robić. Ruszajmy, zanim się pająki tu pojawią. Следующая остановка – командный центр. Prosterunek D6. Jesteśmy w drodze. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? No, zaraz się dowiemy, czy to było tego warte. Miejmy nadzieję, że tak. Właśnie nie wiem, czy zrzucanie dodatkowych pocisków rakietowych będzie dobrym pomysłem. A! Mam nałożyć! A nie zdjąć.
No i gdzieś dotarliśmy. To coś będzie? Hey, 20 lat bez техобслуживания, nie всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. O, ktoś się tu nagrał chyba w pasjansa. To to wszystko слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть, есть, товарищ командир. Dobra, idziemy. Ale wygląda na to, że jest więcej tych automatycznych pociągów tutaj. O wiele więcej. I chyba nimi będziemy musieli dostać się dalej. Ale przynajmniej filtry były. Dobra, jesteśmy chyba w centrum kontroli. Więc tak, mogą się pośpieszyć. Tu na wierzchu powinny być wzdłużne filtry. Na ekstremalne случаи. Raczej się строili na века. Думаю, система все еще работает. Miejmy nadzieję, że będzie się dalej działało, ale chodźcie tutaj na górę. To wy to odpalicie. A jak to odpalicie, to będzie git. No to co, odpalaj. Na co czekasz? Ej, Mielnik, co budziło? Da ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Dobra, za chwilę spróbujemy to naprawić. Cztery rozruszniki, tak? Damy radę. No. Żmij na kropku po sygnału. Wtaraja. Drugi guzik. Czwarta. Czwarty guzik. Tak, следующий. Pierwsza kropka. Pierwszy guzik. I mamy to. Nie wrzeszcz! Tak, jeszcze nosalisty się jakiś zjawią. Nie! Żyje! Żyje! Nic mi nie jest. Dawaj, pusk! Niczego nie wychodzi. Dawaj, że jeszcze raz! Aj, beznadzioga. Proklęcie! O! Zadziałało! O! Прямо jak w starym, dobrym kino! Ej, полковник! Co się stało? Wszystko w normie. Artём, uchodzimy. Хватит grać z aparatury. Ale to, trzeba przyznać, wygląda to ładnie. Naprawdę ładnie.
jak już jest to oświetlone. Mam pewne flashbacki z innej części metra, ale to sądzę, że jak już do tego etapu dojdziemy, to zrozumiecie. Ale to potem. Na razie lecimy. Dawaj! Ciekawe teraz tylko, gdzie to nas zabierze dokładnie. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Dobra, jesteśmy... Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Jakieś pomysły? W sumie mam. Teoretycznie to powinno pomóc. Отлично, парень. Wypaliło. On. Ale sporo teraz amunicji znaleźliśmy, jasne, gwint. Więcej też amunicji do miotacza ognia. Może jednak jeszcze będziemy mieli okazję znaleźć taki... Владимир, это твоя тема. Miotacz. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый — уничтожен. Второй — небоеспособен. Третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый! Да быть этого не может! Вот, вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Coś tu jest. Какого дьявола? Что произошло? Widziałem jedną kropkę zieloną. Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. А я помню, то мы будем ушли зайти, правда? Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Dobra, идем. А не повинен зостать ktoś z nim, wiesz, w siedzenie przy kompie, to nie jest, najlepsza pozycja obronna. W szczególności, że nie wiemy, czy coś tutaj nie jest! Mówiłem! Проклятие! Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем! Synowie Apokalipsy. Tego to akurat nie kojarzę, ale... Coś czułem, że, coś za łatwo nam szło. No... Ruszajmy. Dziękuję. Upyrje wymia. Da no teraz powsюду rozciekłoś. Co za mierzość. Czy jednak coś tu się zalęgło? I co się zalęgło konkretnie?
Nie macie tutaj może miotacza ognia, nie? Nie, ale macie pełno innej amunicji. Lift здесь. Та дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Może robię to w trochę sposób szalony, ale może się akurat uda. Lift здесь. Та дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Dobra, jednak takie spokojniejsze podejście bardziej działa. Rozdacie. Dobra, chyba już jesteśmy już prawie na miejscu. Jak mi się zdaje. Przynajmniej wiemy, czemu nie chciały się drzwi otworzyć. Aha, вот он. Надеюсь, он еще работает. Nie wiem, zaraz się przekonamy, otwieraj. Nie strasz nas, chłopie, wiemy, że robisz sobie z nas jaja. Robisz z nas jaja. Ульман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю, поехали. No to jazda. Видимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Nigdy nic nie wiadomo. W szczególności oj, uwierz mi, nigdy nic nie wiadomo. Główny reaktor stoi прямо po centrum, рядом z pultowej. Spuścicie na lifcie do pierwszego etażu, a tam po lisnicy na wierzch. Znajdźcie główny pult, dalej ja wszystko objaśnię. Господи Иисусе, какого... A теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Co to jest? Артём, теперь держись. Skąd to się wzięło? Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Też mi się to nie podoba, pułkowniku. Gdzie jest miotacz ognia, kiedy go potrzebuję? Możesz
Pułkowniku, czekamy na pułkownika. Nie, serio, panie pułkowniku, gdzie pan się podział? My tu już na górze jesteśmy. Nie trzeba było tego mówić, pułkowniku, teraz. Pułkownik, ruszaj się. No. Przeszłeś ze swoją Teslą. Dawaj ke mnie. Też mi się nie chce na to patrzeć, pułkowniku, ale coś trzeba zrobić. Jak to możliwe, że tu nie ma ani jednego klucza? W szafce na klucze. Tego nie rozumiem. Gdzież u niego knopka? Chyba za chwilę będziemy mieli grilla. Tam wszystko automatyzowane. Proste wwodzicie komandy. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Co za diabelszczyzna? Ta dryan jeszcze i sprzeciwiaje się. To co za ereś? Pośpiesz się, pułkowniku. To nie wygląda dobrze. Aktywacji, hydraulika. A, czort. Artem, teraz zadanie na milion. Widzisz tam kran pod potolkiem? Zabieraj się w kabinę. To rezerwowa systema aktywacji. Tam jest zachwaty i manipulatory. Z niej my możemy podnieść stierki. Ty duj tuda, i ja odwleku tę twarz. No, сейчас или никогда. Dobra. Leroy Jenkins. Lecimy. Ale przyznać trzeba, że to... A to ciekawe, dostałem jak tutaj szedłem. Dobra. Na pozycję. Dobra. Troszeczkę. Tu. Zastignięte kontaktne zona. Domyślam się, że teraz celuje we mnie, ale co ja mam zrobić? Izwlecenie zdzierżnie. Jest połowina mocności. Dobra, po prostu musimy patrzeć na ekran. Dostignięte kontaktne zony. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Внимание, извлечение стержня. Три четверти, мухи скинули еще капельку. Dobra, ale to i tak nie wygląda dobrze. Panie pułkowniku. Достигнута контактная зона. Dobra, 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 dobra. Извлечение стержня. 100%. Сейчас, ребята, минуту. Teraz się cofać. Cofać się. Możemy się chyba tutaj cofnąć? Cofnijmy się tutaj. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, ale wydaje mi się, że jest dobry. Будь оно неладно. Лифты мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. No, miejsce by się przydało, co zająć, to się zgodzę. Ale cię nie mają priorytet.
No, lecimy! Panie pułkowniku, do środka! Capricciosa! Dobra, że ten język. Этот лист вас прямо на станцию поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Masz miotacz ognia? Bo jeżeli nie, to nie masz prezentu. Ты только оглядись, Артём. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Или ту брони. Отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. No, teraz Sparta to na pewno będzie jeszcze bardziej wyposażona w broń po tym wszystkim. A kto silniej, wy или Superman? Криво ту со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Так, рушаймы. Прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас. Ну, кого вы там видите. Powodzenia. To jest dobre słowo. Powodzenia. Ale już chyba wzięli... A! O to ci chodziło. No to do środka. Polegajesz ja tylko na siebie i na was. Wszystkim ostatnim plewać i na nas, i na to, że my tu człowieczeństwo jakoś spasajemy. Wiem, co czujesz, panie pułkowniku. Zejdzie z pojazda, my z Mielnikiem wybraliśmy na powierzchnię u koncertnego zala imienia Korolewa. Teraz my byli совсем рядом z Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Окей, и sądzę, że akurat rozdział 7 wieże rozpoczniemy już w następnym odcinku, bo dzisiaj i tak zaszaleliśmy. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale oraz na Cytadelę Grego oraz serwer discordowy, link jest w opisie. A już nie przedłużam, bawcie się dobrze, cześć i czołem, hej!